Są takie sytuacje, że człowiek w ogóle nie zwróci uwagi na SF90. Na najnowsze Ferrari, które ma 1000 koni. Czy wy sobie to wyobrażacie? Już wam mówię, o co chodzi. Tak jest. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo 35. urodziny obchodzi Ferrari F40. Pokażę wam ten samochód z ogromną przyjemnością i powiem wam kilka ciekawostek, których być może nie wiecie. To jest ostatni model Ferrari wyprodukowany za życia Enzo. Debiut 87, 88 mistrz odszedł. Samochód w 87 roku rozpędzał się do 320 km na godzinę, czyli do 200 mil. Trzy małe kluczyki. Jeden do przedniej klapy, drugi do drzwi, trzeci do tylnej. Tak wymyślili Włosi. Do otwarcia tylnej klapy potrzebne są w zasadzie zawsze dwie osoby. Auto nie ma wspomagania kierownicy, nie ma wspomagania hamulca, nie ma kontroli trakcji ani ABS-u. Nie ma klamek do drzwi. Drzwi otwiera się za pomocą takiego kabla seksownego. Skrzynia biegów to pięciobiegowy manual, tak zwany dogleg, czyli jedynkę macie w lewo i do dołu. Do końca życia jest Schuberem. Lakier jest tak cienki, że widać pod nim włókna. Wszystkie szyby wykonane są z Lexanu. W momencie, kiedy podjedziecie na stację, nie ma problemu, bo można zalać to auto z obydwu stron. Ma dwa baki paliwa, dwa worki, każdy o pojemności 60 litrów. Wyobraźcie sobie, że to auto waży pół tony mniej od nowego Mercedesa A45 AMG. 1100 kg. Włosi mieli zbudować 400 sztuk, okazało się, że zbudowali 1315 na przestrzeni 5 lat. Auto debiutowało w 1987 roku i było produkowane przez 5 lat. Wszystkie 1311 egzemplarzy wyszły w kolorze Rosso Corsa. Nakadaktów jest na tym samochodzie aż 8. Dwa tutaj, kolejne dwa tu i dwa w tylnej klapie. Nowe F40 kosztowało 400 tysięcy dolarów. Teraz za taki egzemplarz trzeba zapłacić ponad 2 miliony dolarów. Thank you.
reagują ludzie. To jest standard. To jest totalny standard. W nowym Ferrari gwarantuję wam, że tego nie dostaniecie. Dostaniecie prędzej to. Coś o wrażeniach samych z jazdy. Poczekaj, z jazdy, ja muszę ci powiedzieć, że jak zobaczyłem to auto u mnie przed domem, to po prostu miałem coś nagrać z sensem, ale zabrakło mi słów. Zawsze jak widzę F40, to po prostu jest koniec. Nie, w ogóle wyłącza mi się logiczne myślenie. Niesamowicie analogowy samochód, hardkorowy, dużo bardziej hardkorowy niż mi się wydawało. Jak usłyszałem od właściciela, że sprzęgło operuje na przestrzeni 2 czy 3 mm, to mówię, wow, to naprawdę... Naprawdę trzeba ogarniać te tematy, bo jeżeli się ich nie ogarnia, może się to źle skończyć. Nie tak jak dzisiaj, jak w Turbo S-ie, nawet jak w SF90 bez urazy. Wciska się gaz do dechy i to auto robi wszystko za ciebie. Tu, tutaj, tu trzeba mieć naprawdę jaja jako Honest, a żeby tym pojechać szybko, to trzeba być wytrawnym, wytrawnym kierowcą. Wspaniałe przeżycie, coś pięknego. Dziękuję bardzo. Mega głośny, nie? Jak jedziesz, to po prostu... Tak, jest dużo głośniejszy niż przypuszczałem. A to rzadkość, bo jak dobrze wiemy, samochody z turbinnymi silnikami często mają z tym problem. To auto brzmi po prostu przepięknie. Ja lubię mówić, że to jest terror na kołach. To jest terror totalnie na kołach. To nie jest samochód na co dzień. Myślę, że nawet współczesne GT3 RS-y czy hardkorowe, nie wiem, McLareny LT, to są łagodne pieski przy F40. Ja wiem, że Włosi na tym samym roku, ale jak patrzysz w środku, to się nie odbędzie, że to jest wszystko takie, nie to, że właśnie, ale że wszystko jest na takim topowym materiale, tak jak mi się wydaje. To jest samochód na rurowej konstrukcji.